Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. Będziemy kontynuować naszą zabawę w tej grze. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Jeśli podoba wam się ten film i ta seria, pamiętajcie, żeby zasubskrybować. A jeśli już zasubskrybowaliście, pamiętajcie o lajku. Dziękuję wam. No i lecę moją Audi Quattro, którą sobie w poprzednim odcinku zdobyłem, jeśli pamiętacie. Nie jestem z tego wyboru specjalnie zadowolony. No bo bardziej z wyglądu podoba mi się Audi R8 V10 niż ta Audica, którą tutaj widzicie. Ale to jest równie szybki samochód. Niestety ciężko mi się go prowadzi, cholerka. Ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzę, ponieważ mam do wyprzedzenia jeszcze tylko 6 przeciwników. Także w sumie nie tylko, bo aż ten samochód nie jest zbyt szybki. 320 km na godzinę i już się dławi. Dobra, to trzeba wykorzystać tą sytuację, tą jakąś taką wielką kraksę tutaj. Wow. On naprawdę skręca fatalnie. Infinity, kurczę, otarłem się o śmierć dosłownie. Dobra, i co my tu gonimy? Gonimy BMW i chyba 134 czy 135 coupe. Ta pierdziawka jedzie naprawdę szybko. Nie mogę jej dogonić. Kurde. Strasznie ciężko się tym skręca. No nie, taki ciulowy wybór. Ale pamiętacie, że w poprzednim odcinku, no dosłownie, sama ta Audica mi się wybrała. To tak, ja tylko nacisnąłem jeden raz i samo mi się wybrało! Ale mnie zarzuciło. Wow. Kurczę, nie no, fatalnie jest. Ja muszę zmienić ten samochód jak najszybciej. Chociażby na moje stare Gallardo. Bo mnie szlak trafi. Okej, teraz spróbujemy podraftować. Może jeszcze uda się uratować ten odcinek. Może, ale nic nie gwarantuje. Okej. Patrz tu BMA. Chodź tu. Spadaj! Tak jest! I wygrywamy odcinek. Fantastycznie. Mam nadzieję, że za chwilę pojawi się szansa zmiany samochodu, bo jest naprawdę kiepsko. Wkurza mnie ten wóz, po prostu mnie wkurza. I irytuje, bez kitu. Okej. Mamy kolejnego odcinkasa. I kolejny próg do pokonania. No, mam nadzieję, że tym razem jakaś stacja się tutaj pojawi. Mam nadzieję, że nie przed końcem odcinka, jak to właśnie pojawiać się lubi w tej grze. W sensie odcinka tego, co tutaj musimy pokonać, tej trasy, tak? A nie odcinka jako odcinka. Tutaj mamy, zobaczcie, Mazda RX-7. To jest ta z Prostritem, z malowaniem z Prostrita, zajebiaszcze. Muszę ją mieć, słuchajcie. Kończę. Jakiś van mi się wpieprzył. Porsche Carrera S. Za mną. Zobaczcie, tam ma zdziocha. Nie wiem, czy to widzieliście. Fajnie to wygląda. Bez kitu, tak undergroundowo teraz, co nie? Wow. Nie jestem zadowolony z tego Audi. Bez kitu. Okej, co tutaj jest? Tam nic mi się nie stanie. Cholera, gdzie ja pojechałem? Dobra, oni pojechali sobie jakimś objazdem. Nissan GT-R! I spadaj, Nissan, bo ja właśnie przedraftuję cię. Ups. Mamy tu jakieś towarzystwo. Cholera, jasna. Gonią mnie Cayeny. Kojarzycie? To te SUVy, które mnie rozwaliły poprzednio. Uwaga! Zaraz będzie starcie, moi drodzy. Co się tu dzieje? No, próbują mnie tutaj zramować. Uwaga, wow! Oni mnie nie ramują, oni do mnie strzelają. Unikaj ostrzału. Jak mam unikać, jak tu nie ma
Nie można nigdzie skręcić. Cholera. Kurde, no. Dobra. Wynitrowałem prawie wszystko, co miałem. No i koniec. Jest. Uciekłem chyba tej zastranej mafii. Całe nitro zużyłem, jak widzieliście. Ale się udało. Okej, zdaje się, że zbliżamy się do miasta. Zobaczcie, jakie... Wow, co to? What the fuck? Spadaj stąd. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Miasto Chicago bodajże nie przywita nas zbyt uprzejmie, bo goni nas mafia. Mamy do pokonania kolejnych przeciwników i to na pewno nie będzie łatwy pojedynek. Moi drodzy, właśnie wyprzedziłem Mustanga RTR-X'a. Samochód, którym niespecjalnie mi się jeździło w tej grze właśnie, bo już go tutaj miałem. I powiem wam, że nie jestem specjalnie zadowolony z jazdy nim. Kurde, znowu przyjeżdżają ci mafiozi do mnie. Oh shit! Oh shit! Okej. Wyprzedziłem sobie Miurę. Cholera, znowu mnie doganiają. Woo! Spadaj stąd! Może uda mi się ich rozwalić. Ach, masz ty! Oh shit! Zaraz za mną Miura, cholera. Mało brakowało i bym przegrał. Mój samochód naprawdę już nie przypomina Audi Quattro, tylko... nie wiem, jakiś nielicencjonowany wóz spod jakiejś ciemnej marki. Cholera jasna. Coraz gorzej się prowadzi. I co tutaj mamy? Mamy tutaj 370Z wyprzedzone. O, uwaga! Lampy, lampy! Van! Wow! Dobrze. Świetnie. Czy ja przed nimi ucieknę? Nie wiem, ale czuję, że cały czas gdzieś mi tam depczą po zderzaku. Mam dogonić kolejnego przeciwnika? Nie, to już koniec. To już jest meta. Ja w końcu chcę zmienić ten wóz, moi drodzy. Chcę mieć Audi R8 V10. Odblokowane to ja już chyba mam, tylko kwestia zmiany tego samochodu. Okej, i wygląda na to, że będę miał tutaj do czynienia z mafią, moi drodzy. Dwa razy Cayenne, śmigłowiec. Cholera, będzie się działo. I uwaga, już odzyskuję kontrolę nad samochodem. I teraz gaz do dechy, moi drodzy. Muszę najpierw zepchnąć się pieprzone Cayenne, tak żeby mógł tutaj jakoś omijać ostrzał ze śmigłowca. No spadaj, 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 spadaj. Tak jest. Tak jest, czy mi się uda uciec, nie wiem, ale jest ciężko, jest cholernie ciężko. Wiem, że oni mogą mnie teraz zabić. Słuchajcie. Spadaj, 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 spadaj stąd. I ty też stąd spadaj, nie lubię cię. I stąd chodnie. Ajajaj. Masakra! Przeżyłem, i co dalej, i co dalej? Oni mnie tutaj chyba nie mogą złapać, bo tu jest wąsko jak cholera. Cholera jasna. Tutaj nie można szybko jechać, bo jest ciężko. Jak widzicie, jest wąsko. Jest dużo jakichś ciężkich zakrętów i w ogóle... Wow! Cholera jasna. Pięknie. Dobra, został mi tylko śmigłowiec na karku. Oh, fuck. Jedziemy tu. To jedziemy tu. Tu się da jechać? Da się. O, cholera, jasna. Ja pierdziele. No dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Do fabryki. Co to jest? Boom będzie. Będzie boom. Woo! Tutaj, wow. Cholera. Dobra, chyba mamy checkpoint. Tak, zdaje się, że tak. Mój samochód ledwo zipie, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja mam... O, fuck, doganiam. Nie wiem, czy ja nie złapałem czasem kapcia, bo... jedzie się naprawdę ciężko. Wow! 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 Cholera jasna, co tu się dzieje? Ja nie wierzę, że jestem aż tak ważnym celem, żeby oni musieli wszystko tu rozwalać. Wow, wow.
Szybko, szybko, szybko tutaj. O, jest, udało się. Cholera, jasna. Okej, tu będą wybuchy. Coś się tu dzieje. Ja pierdziu. Uciekaj, Lucek. Szyb. Trzeba uważać na czerwone beczki. Jest, i co się dzieje teraz? Jest! Pokonałem śmigłowiec! Wspaniale! Zobaczcie, nie widać tego Jacka nawet. Jest! Nowy wóz! Tak jest! Tak jest! Dobra, facetem Julie Cerulli, ja chcę nowy wóz! To oznacza zmiana wozu, jest! Nowa bryka, tak jest, na to czekałem! Okej, jesteśmy w garażu. Jakiegoś Juliego. Jakiegoś tam jego. I trzeba sobie wybrać nową brykę, ale co to będzie? Nie mam pojęcia. Juli! You seem to know me. But I do not know you. Easy, Chevchenko. He's a friend. Okej. Chcę nowy wóz, ale co mamy do... Wow, jestem w raju! Jestem w raju! Aż mi normalnie łzy poleciały. Wahoo! Zobaczcie, co my tu mamy. Ja pierdziele. RSR. Fujar. Dlaczego Aventador zablokowany? Chcę go. Bierz go. Dlaczego on zablokowany jest? Cholera jasna. Nie no, ja muszę go mieć. Osiągi klasa 5. Od 0 do setki 2,8 sekundy. 349. Oh my gosh. A zobaczcie, jak on wygląda w tym kolorku. Czarne felgi, przyciemnione szyby. No bajka po prostu, bajka. No co bierzemy? RSR? Chujare? Chujare. RSR? Czy może chujare? Dobra, bierzemy RSR chyba, co? Albo nie. Pagani. Oszukałem was. No i dobrze. Odblokowano jakieś tam nowe pierdoły. Teraz się to będzie to pół godziny pokazywało, co ja sobie odblokowałem. W ogóle wy tego nie widzieliście, ale mi się ta gra zawiesiła 7 razy podczas nagrywania tego odcinka. Jestem już naprawdę zmęczony włączaniem tej gry ponownie i tak dalej. Poza tym nie mogę pograć sobie Aventadorem, tylko musiałem wziąć fujarkę pieprzoną i no sorry very, muszę zakończyć ten odcinek na tym etapie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli wam się podobał film, dajcie mi lajka. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, zasubskrybujcie. Naprawdę warto, będę miał wiele filmów z wielu różnych gier zręcznościowych, a w większości to są ścigałki. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z Need for Speed The Run. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, hej!